Cześć kochani! Oto 24 dzień projektu Halloween. W projekcie Halloween przez 31 dni pokazuję Wam 31 swoich charakteryzacji. I oczywiście pokazuję Wam też, jak je wykonać. Zawsze mamy jakiś temat przewodni, a aktualny to piękne i mroczne. Wczoraj mieliśmy klasyczną diablicę, to dzisiaj nieco awangardowy, upadły anioł. Tak to sobie wymyślimy. Mam nadzieję, że ten pomysł i to wykonanie Wam się podoba. Napiszcie mi, co myślicie, bardzo lubię czytać Wasze komentarze i chętnie na nie odpowiadam. Na moim kanale zobaczyć możecie wszystkie pozostałe 23 charakteryzacje. Sprawdźcie to. Może się okaże, że warto i zostaniecie ze mną na dłużej. A jeśli chcecie zostać ze mną na dłużej, subskrybujcie mój kanał. Nic Was nie ominie. W takim razie, chyba wszystko, co miało być powiedziane, jest już powiedziane, więc malujemy. W świetnym humorze zaczynamy od konturowania. Mam już na sobie podkład i korektor, więc te kroki pomijam. A pierwsze konturowanie robię chłodnym brązem, takim jak na co dzień się konturuje, tylko robię to troszeczkę mocniej. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wcześniej przewidziane kroki. Całą resztę tak naprawdę tworzę na bieżąco, mając tylko ogólny zarys wymyślony. Mieszam kilka odcieni fioletu i różu, żeby uzyskać coś w rodzaju takich zasinień jakby, ale kontrolowanych. Te fiolety podbijam jeszcze takim różowo-fioletowym, właściwie to jest chyba magenta z NYXa. Patrzę na twarz i na bieżąco decyduję, w którym miejscu chcę położyć dany kolor. Zdaję się na swoją intuicję i trochę pozwalam sobie na eksperymenty. Nie zawsze są to eksperymenty udane, tak jak w przypadku położenia fioletowego cienia pod dolną wargę. Zaczął wyglądać jak brudka, więc starłam go i zrezygnowałam z tego pomysłu. Jako rozświetlacza używam metalicznego cienia NYX Prismatic Shadows w kolorze Frostbite. Mieni się nieziemsko, głównie takimi chłodnymi odcieniami. Przy makijażu oka to jest właściwie jedna wielka zabawa. Wiem, jakich kolorów chcę użyć, wiem mniej więcej, jaką formę chcę uzyskać. A reszta to trochę jak w malarstwie, po prostu patrzysz i wiesz, gdzie dany kolor ma pójść. Niezależnie od wszystkiego, chcę, żeby kolory ładnie się ze sobą łączyły. Więc blenduję je ze sobą, ale nie na tyle mocno, żeby zanikały. Muszą wybrzmieć. Do rozjaśnienia wewnętrznej części brwi posłuży mi bardzo uniwersalny produkt, czyli biały eyeliner z NYXa. Oko muszę jeszcze podkreślić, bo chociaż kolory są wyraziste, to oko wygląda póki co dość subtelnie. Eyeliner też nakładam takimi wyrazistymi pociągnięciami, gdzieniegdzie go rozcierając tak, żeby charakterem pasował do całego makijażu. Przechodzę do malowania naszyjnika. Odtworzyłam koronkowy gotycki naszyjnik. Malowanie na dekolcie, szczególnie linii, które mają być w zamyśle proste, jest dla mnie przynajmniej super trudne. Dlatego warto uzbroić się w cierpliwość i nigdzie się nie spieszyć, dać sobie tyle czasu, ile trzeba. Na sam koniec malowania naszyjnika dodaję jeszcze bardzo delikatne cienie, które rzucają te drobne koraliki. Są one może ledwo widoczne, ale uwierzcie mi, że na zdjęciach całość dużo zyskuje dzięki temu. Wracam do twarzy. Wcześniej na twarzy zaznaczyłam to miejsce, w którym będzie płynęła brokatowa łza.
środek tego miejsca, zostawiając nieco tego metalicznego cienia na zewnątrz, pokrywam bazą pod brokat, a następnie brokatem w kolorze Crystal z NYXa. Na usta wędruje NYX Macaron w kolorze 11. Bardzo ładnie odbija światło, ale jeszcze wzmacniam połysk tym samym cieniem Frostbite, którego używałam wcześniej. Jeszcze tylko przykleję sztuczne rzęsy. Teraz po zdjęciach i nagraniu widzę, że mogły być większe i dramatyczniejsze, wtedy wydawały mi się ok. Włosy zakręcam w lekkie fale i mamy upadłego anioła. Dzięki kochani, że jesteście ze mną. Już tak niewiele zostało do końca, że aż łezka kręci mi się wokół, choć przyznam, że jestem też troszkę zmęczona i chętnie odpocznę. Tak czy inaczej widzimy się jutro i wjeżdżam z nowym tematem. Do zobaczenia!